I Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica w Chrzanowie nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej absolwenta I LO, admirała floty, dowódcy Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Karwetę. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był nauczyciel historii Chrzanowskiego Liceum Marek Śliwa. Inicjatywa miała przede wszystkim, jeszcze raz powtórzę, uczcić pamięć tragicznie zmarłego admirała, a jednocześnie wskazać wspaniały wzorzec dla naszej młodzieży. Andrzej Karweta uczęszczał do naszego liceum w latach 1973-77. Chodził do klasy matematyczno-fizycznej. Wychowawczynią przyszłego pana admirała, była pani profesor Wiśniewska, która również zapowiedziała się na naszych uroczystościach, będzie wspominała swojego ucznia. Na uroczystość przybyła delegacja Marynarki Wojennej, władze samorządowe, rodzina i znajomi admirała, w tym jego żona Mariola Karwetta. Nasze życie bywało trudne. Andrzej zawsze był wierny ideałom. To był idealista. Racjonalista też, ale nigdy nie zdradził swoich przekonań. Pobraliśmy się bardzo szybko, jak to on powiedział, tak szybko, jak to było możliwe. On 21 lat, ja 20 w czerwcu. 11 czerwca skończył 21 lat, 11 sierpnia byliśmy już małżeństwem. Zaprzyjaźniony ksiądz powiedział mi, powinnaś podziękować Panu Bogu. Miałaś go, miałaś go, miałaś wielką miłość. I dzisiaj dziękuję, że Pan Bóg mi go wypożyczył na 33 lata, że byłam z nim, że mogłam z nim być, że mogłam go kochać i że byłam przez niego kochana. Przypomnijmy, klasa admirała Andrzeja Karwety, który zginął na służbie 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku, obchodzi w tym roku 40-lecie egzaminu maturalnego. Tablicę pamiątkową wykonał Krzysztof Ziembiński, także absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie.